Przez ostatnie półtora roku dobrzy ludzie o wielkich sercach, dnie i noce, niezależnie od pogody, niezależnie od własnych obowiązków i niezależnie od ponoszonych kosztów, pomagali mi i moim dwóm synkom wybudować dla nas dom. Dzisiaj, 22 maja, nadszedł ten moment, w którym mogę oficjalnie powiedzieć, że budowa została zakończona, a nasze marzenie spełnione. Nigdy, ale to nigdy nie będę w stanie odwdzięczyć się Wam za Waszą pomoc, wsparcie, modlitwę i dobre słowo. Wydaje mi się, że jedynie sam Ojciec nas wszystkich, w którego domu dziś się znajdujemy, może wynagrodzić Wam tą nieograniczoną, bezinteresowną dobroć, którą mnie obdarzyliście. Niedawno zapytano mnie, jakie jest moje drugie marzenie, jeśli pierwsze z nich zostały już spełnione. Odpowiedź była prosta. Aby każda osoba, która została postawiona przez życie na skraju przepaści, znalazła na swej drodze grono aniołów. Bo do mnie na szczęście przyszli sami. Życzę nam wszystkim również, aby było ich na świecie coraz więcej. Chciałabym ogromnie podziękować księdzu proboszczowi za to, że pochylił się nad nieszczęściem mojej rodziny. Dziękuję również Państwu Dorotce i Krzysztofowi Wryż za pomoc, za wsparcie, za inicjatywę. Jednak na koniec chciałabym szczególnie podziękować osobie, bez której nic nie mogłoby się udać. Jest to taki ktoś, kto nigdy nie oczekuje wdzięczności i nie pozwala sobie dziękować. Ale dzisiaj nie mam zamiaru się zgadzać i tak czy inaczej podziękuję. Mowa oczywiście o panu Jurku Rymarzu, który, jak to stwierdziła jedna osoba, jest aniołem czystej postaci. Wiem jednak, że nie byłby w stanie aż tak zaangażować się w pomoc mojej rodzinie, gdyby nie miał wsparcia ze strony swojej własnej. Dlatego w tym miejscu ogromnie dziękuję również pani Grażynce, żonie pana Jurka, za ogrom cierpliwości i wyrozumiałości. Dziękuję też Ani i Kasi Rymarz za pomoc i wsparcie. Oraz synowi pana Jurka, Marcinowi, który poświęcił swój własny czas i chęci na przejęcie obowiązków taty właśnie po to, by on mógł pomóc nam. Wszyscy wiemy, ile zrobiliście dla mojej rodziny, dlatego zamiast układać pięknych, długich zdań, chciałabym po prostu raz jeszcze najszczerzej, jak umiem powiedzieć, dziękuję. Ogromnie, z całego serca Wam wszystkim dziękuję. Bóg zapłaci.